Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w majówkowym vlogu. Tak, dokładnie, to będzie tak długi vlog, ponieważ dzisiaj jest piątek. Coś mi tu wyskoczyło. No cóż, takie życie. Jestem tylko człowiekiem. Co chciałam powiedzieć? Że nagrywamy majówkowego vloga. Więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo długi vlog, w sensie z bardzo dużej ilości dni. O, tak to chciałam ująć. No, więc zaczynamy w piątek i skończymy w następną niedzielę. Także tyle ze mną. Nie wiem, może to podzielę na dwie części. Zobaczymy, jak temat się potoczy. Jest piękna pogoda, ale podobno ta piękna pogoda ma się długo nie utrzymywać, także ja prawdopodobnie lecę do domku, który mam w ogródku i tam będę sobie siedziała na tarasiku i odpoczywała. Także zabieram was ze sobą. Ja już na dworze, zresztą jak możecie zobaczyć, jakie piękne są widoki za mną. Zobaczcie. Dawno takiego ładnego kadru nie było swoją drogą. Lato się zbliża. To będą takie kadry coraz częściej. Fajna pogoda, fajny wietrzyk, trochę teraz bardziej wieje. Siedzę sobie ze Stelusią i odpoczywamy. Zjadłam sobie pizzę, no i tyle. I będziemy sobie siedzieć i odpoczywać, bo taki mam dzisiaj plan właśnie. No, z butelką wody, jak widzicie. No. Przyszły do mnie herbatki. I będę testować herbatki, bo jestem herbacianym po prostu człowiekiem i uwielbiam herbaty. I przyszły takie piękne. Do zaparzania niebieska i fioletowa i zwykła czarna z cytrynką. No, więc jeśli tylko będę robić, to oczywiście wam pokażę i ten. Ale paczka pachniała cała przepięknie. No i oczywiście rzeczy z Chin do mnie przyszły, no bo jakby inaczej. Nic wam tu rzeczy z Chin nie pokażę, bo będzie filmik zapewne, więc no. Ale herbatkę mogę wam pokazać. Pachnie tak pięknie, że to jest niesamowite. Cała paczka tak pachniała, że no. Więc zrobiłam sobie taki prezent na urodziny, można tak powiedzieć. Co tam, że mam dopiero 8 czerwca, ale już dawno chciałam spróbować jakichś innych fajnych herbat, więc to jest taki mój prezent na urodziny. Ode mnie dla siebie. No. Coś trzeba robić dla siebie, także pycha. No. Jest już drugi dzień, ponieważ jest sobota. Tak, jest sobota. Ja zaczęłam troszkę ogarniać i powiem wam, czekajcie, oświecę światło, żeby nie była aż tak żółta. O. I powiem wam, że spróbowałam herbatki, którą wczoraj kupiłam, ale spróbowałam zwykłej czarnej Earl Grey. Boże, nie umiem dzisiaj mówić. Earl Grey z cytrynką i mi właściwie bateria pada. I powiem wam, że się nie umywa od sklepowych. Ja jestem maniaczką herbat, ale nigdy, wiecie, jakichś specjalnych herbat nie piłam. Po prostu zawsze zwykłą, ale uwielbiam pić zwykłą czarną herbatę. No i teraz jak mam tą, to powiem wam, że torpeda. Jakbym wcześniej wiedziała, że są tak dobre herbaty, to no, to byłoby super. Ale fajnie, bo mój prezent urodzinowy się udał, jest super, bo jest pyszna herbatka, ale było fajnie, bo miałam kod, znalazłam gdzieś na ich stronie rabatowy, minus 10%. I jeszcze mają darmową przesyłkę od 30 zł, także macie reklamę, ludzie, za darmo. Nie wiem, jak to się dzieje. Ale po prostu są tak pyszne, że masakra. Tylko muszę sobie kupić taki zaparzacz do herbaty, bo ja nigdy takich fusiastych herbat nie piłam. I nie wiem, czy nie za dużo tego dałam, no ale
Ale i tak jest przepyszna. Już prawie całą wypiłam. No, na jeden łyk, bo taka dobra. Więc ja ogarniam siebie, sprzątam, ubiorę się i no. I widzimy się za chwilę. I przepraszam, że taki krzywy kadr, ale mi ręka leci. No. Dobra. Jakieś Volvo. Ale nie o tym, ale tu stop! Majówka w tym roku była strasznie zimna, zresztą była w tamtym roku też i dwa lata temu też, więc jakoś mnie to nie dziwi. Stój. I no. Aha, zmieniamy kierunek jazdy, okej. Na Trzebinie! I ten. I no. Więc tak średnio było. Szczerze, ale chociaż wczoraj zrobiliśmy sobie grilla, zjedliśmy sobie grilla, chociaż jeden dzień majówkowy, bo się już jest strasznie zimno. I spaliśmy sobie w domku, więc no jak mnie trzęsie. Więc no, więc chociaż tyle, że było fajnie. A teraz sobie jeździmy bez celu. O, dzień dobry panie policjancie. No. I jedziemy sobie bez celu. Ostatnio roześliłam trochę włosy i fajnie wyglądają, mi się wydaje. Znowu są takie jaśniutkie, tylko na górze są brązowe, więc to. Na górze to już jest mój naturalny kolor. Russia. Mamy dojechali ostatnio. No, więc będziemy się dalej błąkać bez celu. Bo co robić, jak jest zimno? Błąkać się bez celu. Dojechaliśmy pół świata. Nie no, może nie pół, ale dość sporo świata my objechali. Byliśmy w Jaworznie, byliśmy w Chrzanowie, byliśmy w Trzebini i w Sosnowcu, i w Dąbrowie, i będziemy w Czeladzi. No. Nie skręcaj tu. Wariat, weźcie go ode mnie, on jest niezormalny. Ja chcę już jeść, ale tak w ogóle tu szukaliśmy KFC, tak. I trzeba było zwiedzić pół świata, żeby pojechać do tego samego miejsca, co zawsze jeździmy. Ale dobra. Fajna wycieczka chociaż. Nie siedzimy w domu, tylko sobie jeździmy. Lepsze to niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem. Więc jedziemy i jemy.